Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mopa, to jest Twierdza, Krzyżowiec Xtreme, misja 18, Leon Heart. Dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć z lwim sercem. Dobra, no to zaczynamy szybko. Misję przechodzę po raz enty już, kurde. Nie wiem, coś, właśnie to jest misja, która sprawiła mi problemy. Z czego nie jestem zadowolony. Spróbuję teraz opracować o wiele bardziej inną taktykę niż dotychczas. A zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Sklep. No space in the armory. Yes, boss. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. No, szybciej. Yes, boss. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Oh, boss. Yes, boss. Yes. Take steady aim. Recruits needed, sire. Archers, ready. Yes, boss. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. My bow is yours. Arrows ready. Oh. Zobaczmy, lwy tam powinny go osłabić. Yes, boss. Needed, sire. Ile jeszcze? It's a rout. Yes, boss. Not enough food. I to będzie chwila prawdy. Albo się uda, albo się nie uda. No, szybko, co jest? O, świetnie, lwy mnie atakują. Really? No, jazda! No! Dacie radę! Jazda, dacie radę! Wierzę w was, wilki. Ej, wilki, ja to dla was robię. Macie wykorzystać tą szansę, sytuację, czy jak to się nazywa. Jeśli nie wykorzystacie tego, to... pięknie! Dacie radę, wierzę w was. No nie, co wy robicie? Nie. Co za idiotyczne wilki. No i myślę, że one mnie jeszcze zaatakują. No, wilki! Dat lwy! O, masakra! I nie wierzę. Boże, tej misji inaczej się nie dało przejść. Wilki pro. Widzieliście, ile im życia zostawili? Nie wierzę. O, masakra. 2012. Wyniku. Porażka. Dobra. O, muszę ochłonąć, bo to była szybka misja. Kurde, ej, to była misja, która sprawiła mi bardzo, ale to bardzo dużo problemów, kurde. Przechodziłem ją z godzinę i nic, po prostu on takimi armiami mnie atakował, że to nie było do odebrania po prostu, kurde. Rozumiem, jakbyśmy jeszcze mieli trochę więcej złota na początek, żebyśmy mogli sobie zrobić tych kuszników z 50-60, a tu w ogóle nam złota na nic nie starczało. On puścił dwie fale, bo miał dwie koszary zbrojnych, puścił dwie fale, to już dupa. Nie było możliwości, nawet nie byłem możliwy zburzyć mu jednych koszar z tymi właśnie zbrojnymi.
Dobra, jeśli wam się odcinek podobał, chociaż tu miał się podobać, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. Ja się z wami żegnam, no i czekajcie na następne odcinki, które pojawią się już niebawem. Na razie, trzymajcie się, hejo!